Ho, 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 chciałoby się powiedzieć. Dzień dobry, witam Was w świątecznym wydaniu. I dziś nie będzie to recenzja kosmetyków, nie będzie to żaden test. Dziś powrócimy do serii Make Up Gym i właśnie zrobimy wspólnie trening, makijaż na święta. Oczywiście także tym makijażem możecie się zainspirować na inne okazje. Krok po kroku będę Wam pokazywać, co nakładam, jak nakładam, więc Wy także się przygotujcie, weźcie swoje ulubione palety. Ja dziś głównie będę pracować na paletach brązowych, złotych oraz chcę dodać akcent zielony. No bo właśnie święta mi się zawsze kojarzą z czerwienią, złotem, zielenią i na bogato rozświetleniem, brokatem. Dzisiejszy makijaż rozpoczniemy od oczu, ale zanim to warto nawilżyć skórę, przygotować ją, aby później wyglądała świeżo, więc weź swoją ulubioną bazę bądź krem. Jeżeli masz cerę tłustą bądź mieszaną, to tutaj świetnie sprawdzi się baza normalizująca, ewentualnie matująca bądź wypełniająca pory. Natomiast jeżeli masz cerę suchą, normalną bądź wrażliwą, to tutaj zdecydowanie nawilżamy, odżywiamy, więc długo nie czekając, weź troszeczkę kremu bądź bazy i równomiernie nanieś na twarz. W międzyczasie, kiedy będziemy wykonywać makijaż oczu, baza bądź krem elegancko nam się wchłonie i lepiej będzie leżał podkład. Krok pierwszy, weź korektor lub bazę i palcem bądź gąbeczką równomiernie wklep na powiekę. Możesz także od razu nanieść bazę na dolną powiekę. To samo zrób na drugim oku. Jeśli bazę masz już nałożoną, sięgnij teraz po cielisty cień bądź puder i delikatnie omieć okolice pod łukiem brwiowym, a jeżeli masz delikatne zasinienia, także w wewnętrznym kąciku. Przygotuj teraz paletkę z brązowymi cieniami i najlepiej, aby trzy kolory brązu różniły się stopniem intensywności. Najpierw rozpoczniemy od najjaśniejszego brązu, coś w stylu kawa z mlekiem, później troszeczkę ciemniejszego i najciemniejszego. Jeżeli nie lubisz malować się w brązach, to jest tylko inspiracja. Możesz na przykład tutaj użyć szarości bądź granatów. Chodzi o tę samą zasadę, żeby po prostu był stopień intensywności od najjaśniejszego do najciemniejszego. Zanim nałożysz cień, upewnij się, że nie zrolował się korektor bądź baza. Jeżeli wszystko jest w porządku, przechodzimy do kolejnej czynności. Dość puchatym pędzlem nanieś pierwszy kolor i rozpocznij od zaznaczenia załamania powieki. Tak naprawdę ruch wykonuj od wewnętrznego kącika do zewnętrznego, od zewnętrznego do wewnętrznego, od prawej do lewej i powtarzaj. Powtórz to samo na drugim oku. Tym samym pędzlem oraz kolorem rozpocznij ruch od zewnętrznego kącika. Weź teraz bardziej precyzyjny pędzel oraz ciemniejszy kolor brązu bądź innego, którego używasz i nanieś go ruchem wklepującym w stronę nosa w zewnętrzny kącik. Wróć teraz do wcześniejszego pędzla i rozetrzyj granicę pomiędzy. Przechodzimy do kolejnego etapu. Świetnie Ci poszło rozblendowanie brązowego koloru i teraz pora na błysk. Więc jeżeli masz w swojej kosmetyczce klej do brokatu, no to tutaj świetnie się sprawdzi. Dosłownie odrobinę nanieś na mniej więcej 3/4 powieki wklepując i teraz najwygodniej palcem bądź płaskim pędzelkiem nanieś błyszczący cień. U mnie jest to kolor złoty, ponieważ święta właśnie kojarzą mi się na bogato ze złotem. Ale jeżeli masz ochotę na kolor srebrny, rudy, także śmiało. Jeśli ta ilość błysku jest dla Ciebie niewystarczająca, to sięgnij teraz po pigment bądź rozświetlacz i nanieś go
w wewnętrznym kąciku. Tym samym stworzy Ci się większy kontrast między wewnętrznym a zewnętrznym kącikiem. Natomiast jeżeli uważasz, że jest wystarczająco, chwilkę poczekaj i przechodzimy do kolejnego kroku. Jeśli teraz błysk się zgadza i jest satysfakcjonujący, to sięgnij po bardziej precyzyjny pędzelek, po najciemniejszy brązowy bądź ciemny kolor, którego używasz i on jest w intensywności właśnie najciemniejszy i wklep go w zewnętrzny kącik, delikatnie zacierając granicę z błyskiem. Kreseczka roztarta, więc sięgam po czarny cień, jeżeli uważasz, że czarny cień będzie dla Ciebie za ciemny i ten makijaż jest już zbyt intensywny, to weź brązowy, ten najciemniejszy, którego używasz, ewentualnie kolor, na którym pracujesz, najciemniejszy. I najciemniejszy kolor wklep w zewnętrzny kącik, w miejsce narysowanej i roztartej kreski. Super, świetnie Ci poszło. Pora teraz na wytuszowanie rzęs, więc weź swoją ulubioną maskarę, wytuszuj rzęsy, a jeżeli będziesz mieć ochotę, przyklej kilka kępek bądź sztuczne rzęsy na pasku. Ja za chwilę Ci pokażę, jak w szybki sposób przykleić rzęsy na pasku. Jeżeli boisz się przyklejać rzęsy na pasku, to chyba najprostszym i najszybszym sposobem jest znalezienie rzęs, które są symetryczne i stworzenie z nich połów. Czyli jeżeli posiadasz w swojej kolekcji symetryczne rzęsy, przedziel je na pół. Jeżeli nie, to pomiń ten krok i przechodzimy do następnego. I jak Twój trening? Mam nadzieję, że efekty są zadowalające. Została nam dolna powieka i będę zaczynać od kredki do oczu. Możesz także zacząć od kredki, ewentualnie możesz przejść od razu do cienia. Kredka po prostu przedłuża trwałość makijażu i jest lepsza przyczepność cień. I tak jak wspomniałam na samym początku, święta kojarzą mi się z zielonym kolorem, więc także tutaj wybieram zieloną kredkę. Ty możesz użyć czarnej, brązowej, bądź po prostu taką, jaką masz pod ręką. Rysuję kreseczkę wzdłuż linii rzęs, delikatnie także wchodząc na linię wodną. Następnie weź pędzelek i rozetrzyj granicę na dole. Sięgnij teraz po zbliżony kolor do koloru kredki i nanieś go na dolną powiekę. Jeśli wydaje Ci się, że cień jest zbyt mocno rozciągnięty na dolnej powiece, nie przejmuj się. Będziemy nakładać podkład, korektor, więc delikatnie tą granicę będzie można ściągnąć. Zewnętrzny kącik delikatnie przyciemni albo czernią, albo najciemniejszym brązem, jakiego używasz. Ja tutaj wybieram czarny z zielonym. Na dolnej powiece także nie może zabraknąć błysku, więc weź mały, precyzyjny pędzelek i nałóż świecący cień. U mnie także w kolorze zielonym. Gratuluję, skończyliśmy makijaż oczu, więc fantastyczny półmetek. Przejdziemy teraz do makijażu twarzy, więc przygotuj zwilżoną gąbeczkę, ewentualnie pędzel do podkładu, a jeżeli wolisz, nałóż podkład palcami. Ja najczęściej nakładam podkład gąbeczką. Mam wrażenie, że jest równomiernie rozłożony, ma też wtedy najlepsze krycie. Zacznij od większych partii twarzy. Zostaw okolice pod okiem, bo tam będzie korektor. Tutaj pracują nadgarstki. Wklepujemy, jeżeli pracujesz gąbeczką.
Oj, Mikołaj będzie miał delikatny make-up. Ostrożnie nałóż korektor w okolicy pod okiem. Całość rozblenduj gąbeczką, aby ładnie połączyć z podkładem. Natomiast wygodniej Ci będzie, jeżeli granice między okiem a korektorem rozblendujesz pędzelkiem. Pora na utrwalenie makijażu i przypudrowanie, więc wybieram puder rozświetlający. Mogę sobie pozwolić na tego typu wykończenie, ponieważ mam cerę suchą i nie wyświeca mi się skóra. Natomiast jeżeli Tobie świeci się skóra, bądź po prostu nie lubisz efektu rozświetlonej cery, to wybierz puder matujący. Jeżeli chcesz uzyskać delikatniejszy efekt, to omieć pędzlem twarz, natomiast jeżeli chcesz, aby makijaż dłużej się trzymał, to wklep puder. Pora teraz na konturowanie twarzy i bronzer. Weź większy, bardziej zamaszysty pędzel i od kości do góry nanieś bronzer. Możesz to zrobić na wciągniętych policzkach i ruchem do góry. Staraj się nie robić charakterystycznego ruchu, tak zwanego pasa startowego, tylko postaraj się nanieść bronzer ku górze. Policzek wtedy będzie się ładniej prezentować. Ja zawsze bronzer jeszcze dodatkowo nakładam na skronie i dosłownie troszeczkę przy czole. Jeśli bronzer masz już nałożony, to pora na rozświetlacz i tutaj świetnie sprawdzi się pędzelek typu miotełka. Rozświetlacz najładniej błyszczy, jeżeli wetrze się go w policzek. Aby efekt był jeszcze bardziej błyszczący, twarz można było spryskać delikatnie mgiełką. Ale jak widzicie, efekt jest dla mnie wystarczający. Mam nadzieję, że u Ciebie także, więc szczyty kości policzkowych. Także delikatnie skroń i nad łukiem brwiowym. Jeżeli lubisz, możesz nałożyć pomiędzy brwiami i na nosek. Jeżeli masz dekolt, to także tutaj nie może zabraknąć rozświetlenia. Ostatni element makijażu twarzy pomiędzy rozświetlacz a bronzer. Nałóż róż do policzków. Pozostało mi pogratulować. Prawie skończyliśmy wspólny trening. Jeszcze zostały nam, tak naprawdę powiedziałabym, dodatki, czyli usta oraz brwi. Więc sięgnijcie po pomadę do brwi, kredkę, bądź produkt, którym najczęściej malujecie, czy po prostu tylko i wyłącznie przeczesujecie brwi. Ja mam mazak i to właśnie nim uzupełnię delikatnie włoski i za chwilkę do Was wracam z makijażem ust. Przez to, że akcent na oku jest dość intensywny, no to tutaj pokusiłabym się, aby zrobić delikatniejsze usta. Jednak święta kojarzą mi się z czerwonymi ustami i także wybieram kolor czerwony. Jeżeli także lubisz kolor czerwony, uważam, że będzie to idealny wybór, mimo ciemniejszego oka. Natomiast jeżeli niespecjalnie czujesz się dobrze w tym kolorze ust, no to wybierz coś w stylu nude, delikatnym beżu czy chłodnym róg. Więc weź pomadkę, która będzie Ci najbardziej pasować i malujemy wspólnie usta. Używając matowych pomadek zazwyczaj nie używam konturówki, ponieważ sama w sobie pomadka ładnie już zaznacza kontur ust. Moi drodzy, gratuluję, ukończyliśmy trening, dziękuję, że byliście ze mną na mojej siłowni, na Makeup Gymie i jest to moja propozycja świąteczna. Pamiętajcie także, że to jest inspiracja i możecie na przykład zamiast zielonego koloru na przykład nałożyć niebieski, fioletowy, brązowy, czarny, jaki Wam się tylko podoba. Kwestia to jest tylko podmienienia kolorów. Nie, po prostu święta kojarzą się z zielenią, czerwienią, z czerwonymi ustami, no i złotem, i błyskiem, i brokatem, więc stąd tutaj u mnie takie połączenie. Jeśli będziecie ze mną ćwiczyć i wykonacie trening, to koniecznie pochwalcie się swoimi efektami i wyślijcie mi swoją pracę.
pracy na Instagramie. Będzie mi niezmiernie miło. A już się dzisiaj z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, radosnych, spokojnych, wesołych świąt. Wiadomo, że te święta będą troszeczkę inne niż zwykle, ale pamiętajcie, że będą wyjątkowe. Do zobaczenia, do następnego. Mua!